Kochani, dzisiaj lecimy do Rzymu tylko, żeby zjeść prawdziwą włoską pizzę. Let's go! A to reakcja Postiego na to, jak się dowiedział o naszym wyjeździe. W środę lecimy do Włoch. Czemu? Ja nie mam paszportu. A ja dodatkowo przed wyjściem z domu włączyłem stoper, który odlicza 10 godzin. Czas! Start! A jak się nie uda i nie zdążymy, to ktoś z was dostaje 500 zł. Problem jest taki, że jeżeli jest opóźnienie jakiekolwiek, to prawdopodobnie dzisiejszy film się nie uda. Za 10 minut nam bramkę zamkną. Jeden lot jest opóźniony na razie, niech tak zostanie. Jeżeli powrotny się opóźni, to i tak przegramy challenge. Ktoś z was wygra 500 zł, aczkolwiek wtedy przynajmniej uda nam się główny challenge, żeby zjeść włoską pizzę we Włoszech. Ej, ja chcę tylko powiedzieć, że Fifi jest totalnie obsrany. Dokładnie tak. A Posti nie był za granicą przez ile? 17 lat. No ale Fifi też przez 15. Więc mamy dobry skład. Okazało się jak zwykle, ponieważ jestem urodzony w Szczepku, więc 5 minut po odprawie okazało się, że już puszczają na pokład. Teraz już? No, mamy to. No to idziemy. Dobra kochani, plan jest następujący. O 15 godzinie mamy wylot, lądujemy o godzinie 17. Pół godziny mamy w jedną stronę do Rzymu, czyli załóżmy 17.45 jesteśmy w Rzymie. I powrót do Polski mamy 20.45. A trzeba być 2 godziny wcześniej na lotnisku. Więc będziemy mieli niecałe 2 godziny, żeby dostać się do centrum Rzymu, zjeść pizzę i wrócić na lotnisko. Włochy. Prawdę postygier, lecimy do Turcji na przeszczep. Ej, to mocne. Kochani, wszystko idealnie, wchodzimy teraz do samolotu. Tylko pogoda nie idealnie. Ale zobaczysz, jaka będzie w Rzymie. Martwi mnie, że wszędzie są poradniki, co zrobić, jak się stanie mi katastrofa, krzywda. Kochani, na szczęście wszystko się udało i za 10 minut startujemy. Za 2 godziny będziemy w Rzymie, a jak Rzym, to wiadomo, że będziemy płacić w euro. Więc dobrze, że mam ze sobą kartę Revolut. Przepraszam, piękną, czarną kartę Revolut, która nas uratuje nieraz w dzisiejszym odcinku. Revolut to bank internetowy, gdzie możecie założyć darmowe konto w mniej niż 5 minut. A przez bardzo przyjemną aplikację możecie wpłacać pieniądze za pomocą karty bankowej, przelewu czy Apple lub Google Pay. Dodatkowo możesz otrzymywać pensję prosto na swoje konto, przelewy od najbliższych, a także korzystać z wielu innych przydatnych funkcji. Takim jak sejfom na oszczędności, które pozwolą wam mnożyć pieniądze. Możecie nawet spersonalizować swoją kartę jakimiś emotkami, a nawet naszkicować swój własny motyw na niej. I uwaga, pojawiła się nowość, gdzie możecie mieć wspólne konto. Z kimkolwiek dzielisz swoje życie, możesz z nim teraz dzielić konto Revolut. I ta opcja jest idealna, jeżeli z kimś mieszkacie albo planujecie wspólny wyjazd. Z drugiej strony, jakby jednak miała być katastrofa, to będzie zjeżdżalnia. Daily mnie okaleczyło, ale dopiero podróż może faktycznie zakończyć moją przygodę w tym programie. Tak jak powinno. No ale oczywiście Postiemu się udało przeżyć lot. Tylko jakieś twarde lądowanie mieliśmy. No to było twarde lądowanie. Welcome Espanol! Welcome to Rzym! Let's go! I teraz tak naprawdę zaczyna się wyścig z czasem, bo pamiętajcie, że mamy 2 godziny, żeby dostać się do centrum Rzymu i wrócić na lotnisko. A aktualnie znajdujemy się ponad 30 minut drogi samochodem od centrum. Nikt na nas nie czekał? Wylądowaliśmy, jest godzina 17.06, jesteśmy po wszystkim, wyszliśmy. Mamy 3 godziny, żeby wrócić na lotnisko, na jedzenie pizzą włoską. Musimy od razu teraz zamówić Ubera. Kinia, zamawiaj Ubera na koszty mojej karty Revolut. Wiemy w ogóle, gdzie jedziemy? City Center, Rzym. Nie wiem, kobieto, no co ty, ja pierwszy raz w Rzymie. Zamawiaj ty, a ja powiem widzom coś bardzo, bardzo ważnego. Kochani, bardzo się spieszymy, aktualnie Kinia zamawia Ubera, a ja dzięki Revolut mogę za granicą bez opłat i po rzeczywistym kursie wymieniać walutę. A jeżeli nie macie czasu albo jesteście leniwi, to możecie w aplikacji Revolut pozwolić automatycznie przewalutowywać pieniądze, zawsze gdy używacie karty. Albo możecie podjąć kartę do telefonu. Dodatkowo na całym świecie wypłaty z bankomatów są bezpłatne w ramach limitu planu. A z Revolut zarezerwujesz noclegi w niesamowitych obiektach. Na całym świecie zyskujesz przy tym 10% cashbacku. Oraz atrakcyjne ceny i wszystko przygotowane specjalnie dla ciebie. A do tego brak jakichkolwiek opłat za rezerwację. Dodatkowo zarabiaj, gdy wydajesz z rewards i zyskaj do 30% zniżki na swoje ulubione marki typu Adidas, Nike, Douglas i tak dalej. Dobra, za 3 minuty mamy Ubera. Dobra kochani, to uwaga, ostatnia rzecz. Pobierz
Revolut za darmo z mojego linka i zgarnij 50 zł. Obowiązuje regulamin. Wypróbowanie aplikacji naprawdę nic nie kosztuje, a jest niezastąpiona i naprawdę nam dzisiaj bardzo dużo Revolut pomoże. Dobra, pamiętajcie o linku w opisie i zgarniajcie darmowe 50 zł, a my lecimy, let's go! Trzeba mu powiedzieć, żeby zabrał nas do najlepszej pizzy, jest 17:20. Czekaliśmy długo na Ubera. Hello! Buongiorno! Fifi, dogaduj się, najlepsza pizza! Yes, that's buongiorno! Me. Ciao! Ciao, ciao! I from Poland! Ale tu u was ciepło jest, kurde! A, zapomniałem! Republika! The best pizza in Roma! The best! Trastevere! The best? Trastevere! For you, for all! Al centro! Udało nam się dogadać z panem, żeby zawiózł nas do najlepszej pizzerii w Rzymie! 20 minus! O, oh, good, 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 good! Dobrze, że mamy Revolut, bo dobrze mi przewalutuje pieniądze, tak to musiałbym zapłacić z polskiego konta, to jest 31 euro, więc wiesz. Okazuje się, że będziemy dosłownie obok Koloseum, może 5 minut z buta. Więc musimy tam pobiec, to jest nasza misja poboczna. No i właśnie, ta misja poboczna może nas zgubić, więc oglądajcie do końca. Nie, ja się napawam widokami, chłopie. Tak? Nigdy tu już pewnie w życiu nie wrócę. Chłopie, pewnie jutro polecimy do Francji zjeść croissanta. Jeśli chcecie taki odcinek. Nie no, 150 tysięcy ławek w górę i to zrobimy. Kochani, ja właśnie zamieniam polskie nasze kochane pieniądze na Eurasy, na Revolucie i pyk, 221 euro mamy do wydania, kochani. A wy pamiętajcie, kochani, że czeka na nas timer w domu. Jeżeli nie wyrobimy się w 10 godzin, żeby wrócić do domu, to ktoś z was wygrywa 500 zł. A teraz zostało nam 18 minut do restauracji. Grazie. Lokal nie wygląda zachęcająco, bo taki nie jest. Wnętrze jest zaniedbane, jednak można zobaczyć proces zrobienia pizzy, która jest przepyszna. Jak widzieliście, nie mogliśmy się zdecydować, czy pójść do restauracji, którą nam polecił pan, czy jakiejś bardziej modernistycznej. Ale jednak postawiliśmy na lokalną restaurację, która się dopiero otworzyła. Czuję się, jakbyśmy jedli, stary, w jakiejś restauracji takiej biznes rodzinny. O! Jestem ciekawy, ile będziemy czekać, skoro i tak nas bardzo goni czas. Którą mamy godzinę, bo mi telefon padł. 18:11. Najlepiej za półtorej godziny, żebyśmy byli już na lotnisku, od którego jesteśmy pół godziny stąd. Serio? No, ogólnie za nami znajduje się najlepsza lodziarnia, chłopie, w Rzymie. Pa, jaka kolejka. Ufam temu Bochowi, no. Naprawdę, to była dobra decyzja, że nie poszliśmy do takiej właśnie knajpy turystycznej. Tylko do nowej, o, idzie. Co to jest? Włoskie pieczarki. A co to jest to czarne? Pieczarki oliwki. Jakie pizze, chłopie, daj! Ej, pizze są takie jak papier, chłopie, takie cieniutkie. Chłopie, ale mam morze smaku w mordzie. Nie jadłem nigdy w życiu lepszej bruschetty, przysięgam. Ej, w ogóle jest tak soczyste. Nie no, bomba! Nie jadłem tylko cheeseburgera w McDonald's. To jest nie do opisania, nie? Nie mam słów na to. Absolutnie wyborne. Mimo, że walczymy z czasem, to jest najlepsza walka z czasem ever. Ojej, dziękujemy. Dziękujemy. Boże, dziękujemy. Dziękujemy składanka na moi. Smacznego. O kurde. Od razu wyłapałem. Wie jak do swojego zagadać po swoim. Ej, dobra, jemy to. Lepsze to czy tamto? Nie wiem, oba są zarąbiste. Ale nie wiem, czy kiedykolwiek czułem taki posmak buzi. Wspaniałe to jest. Nowy smak, nowy skidu. Nowy smak, odblokowałem level jakiś. Dobre, tak? Dobre, tak. Bardzo. Zupełnie inne niż te w Polsce. Spróbuj, bo mogę się... Co ja robię, chłopie? Pa, ja próbuję pokroić. Kochani, małe podsumowanie przystawek. Na ile oceniacie? 9 na 10? 10 na 10. 10? 10 na 10. Ja daję 9,5 na 10, bo przez ten spieczony chlebek trochę, ale może tak ma być. I najlepsza bruschetta, jaką jadłem w życiu, najlepsze pieczarki, jakie jadłem w życiu. Czyli mówisz, że już lepszej nie zjesz, skoro jest 10 na 10. No teraz jest 10 na 10, no jeżeli zjem coś lepszego, to tamto spadnie. Grazie. Okej. Okay. 9 na 10, pyszne. Zawsze sobie zostawiam ten jeden punkt, skoro jeszcze jest pizza. To dla mnie. Gracia. A no, to jest. Grazie. Jest to, ogólnie robię kazone z niej zaraz. Dla mnie. Dzięki. Dla kolegi. Dzięki. Przyjechaliśmy, żeby zjeść tą pizzę, ale to jeszcze nic, bo jeszcze musimy wrócić. Jesteśmy idealnie w połowie challenge'u, tylko wystarczy mi powiedzieć smacznego. Smacznego. Gracias. Mmm. Ten mi smakuje. Mega dobra. Jest dobra. Co jest grane? Nie no, top.
Ale mam wrażenie, że oliwa jakaś jest mega dobra. Wszystko tu jest bardzo dobre. Fifi będzie krytyczny. Jest fanem włoskiej pizzy, tak powiedział przed chwilą. Składniki top tutaj, nie do podważenia, które są w Polsce, ale ciasto bardziej mi się jakby smakuje takie napolitańskie, wiecie, takie jakby puszyste brzegi, nie taka full cienka. Czyli jak oceniasz? 8 na 10. Top. Powiedz, że wreszcie coś miłego dla ciebie zrobiłem. Prawda. Zaryzykowałeś moje życie, żeby zrobić coś miłego dla mnie, to prawda. Po samolotem leciałeś, zaraz wracasz. Dobra, dawajcie, płacimy i wychodzimy, bo idziemy... A płacimy czym? Oczywiście, że kartą Revolut. Chłopie, zarąbiście, żeby... Wiesz, tu nie ma kuchni, to jest po prostu wszędzie kuchnia. Cały lokal to kuchnia. Dobrze, że mieliśmy Revolut, bo wyszło o wiele lepiej. Jesteśmy pojedzeni. Jak oceniacie? Hop. Top? Hop. Ile na 10? Dobra. Pizza 9, a bruschetta 10. Ja bruschetta 9, pizza też 9. Ale powiem wam tak. Chodźmy. No dzięki. Przynajmniej jeden miły patrz. Totalnie mam tupy dalej, nawet nie wiedziała co się dzieje. Idziemy, bo się śpieszymy. No i teraz podjęliśmy najgorszą decyzję na świecie. Udało nam się zrobić połowę challenge'u, ale przez to, że jesteśmy z Kingą we Włoszech, jest problem, bo ona sobie ubzdurała, że idziemy pod Koloseum, które jest pół godziny drogi, a nie mamy czasu totalnie. Patrz chłopie, zwiedzaj Rzym, póki jeszcze nie utknęliśmy tutaj na kolejne dwa dni. To jest najmniej odpowiedzialna rzecz, jaką mogłaś wymyśleć. Jaki piesek to. Ale może będziesz mi dziękował, że byłeś w Rzymie i byłeś pod Koloseum. Ale już widziałem Koloseum. Jeszcze noszę te wszystkie rzeczy i się czuję jak na krokach. Obrzucili mnie całym gównem. O, już widać. Ej! Widać już. O, nagle się cieszę, że tam idziemy. Dobry miałem pomysł, żeby pójść. Dawaj Fifi plecak, przejmuję. O Jezu. Musimy przyspieszyć za to panowie. Biegnijcie. Biegniemy, nie ma czasu. Proszę. Mamy ląd za pół godziny. Jest tragedia. Ja się nie zapisywałem na sprint po Włoszech. Od tego zależy, czy się wyrobimy, czy nie. Ej, ale mocarne to Koloseum z bliska, co? Ale piękne. Ej, dobrze, że tu przyjechaliśmy, miałem rację. A przyjechaliśmy tu tylko i wyłącznie po to, żeby zrobić zdjęcie, które znajdziecie na naszych Instagramach. Dodatkowo nie mogliśmy znaleźć jeszcze Ubera pod Koloseum, więc weszliśmy do pierwszej, lepszej taksówki. Nie wiem, czy się wyrobimy, ale mamy dosłownie dwie minuty, żeby wyjechać. Jest taki giga przypał. Nie wiem, czy się wyrobimy po powiedz prostu. Powiedz panu, że musimy bardzo szybko, żeby dojechał szybko. Can you go very, 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 very fast to airport? Okay, thank you so much. I hold on. Normalnie pod zakaz lecimy. Pan jecha pod zakaz. Teraz taksówkarz jest królem wielkim. 10 minut jeszcze mieliśmy. Już 11. O, jeszcze oczywiście kursik wleci fajny z Revolutem. Good, thank you. Thank you. 10 minut do zamknięcia gate'ów, posty już ogarnia temat. Ale dym, ale o Jezus, jakie duże lotnisko, nie spadnij. Dawaj, dawaj. Cały ten stres i całe to wszystko po to, żeby zdążyć, a okazało się, że... Nie za opóźnienie. Później 21:10. Ja pierdolę. No i co? Nie, to jest po prostu manifestacja, ty jesteś urodzony. Ale skąd wy to wiecie? I tam jest napisane. Wszystko się udało, ale teraz jest kolejny problem. A kolejnym problemem jest timer, który tyka nam cały czas w domu. I opóźnienie może sprawić, że się nie wyrobimy i jeden z was wygra 500 zł, więc oglądajcie do końca. Sprawdziłam właśnie lot, ile jest opóźniony nasz. I zamiast o 20:45 mamy lot o 22:27. Czyli będziemy w domu o 00:37. To już jest walka z czasem. Czy mogliśmy to sprawdzić wcześniej i byśmy sobie zostali na luzie w Rzymie. Mamy boarding. Ona nie umie w YouTube'a, nie? Ona powinna tak, reaguj mocniej. Za ramię wszczymnie, poturbuluje i zlecę. Tak się robi YouTube'a, reaguj mocniej. Ale fajnie, że mamy boarding. Teraz fake reakcja, jesteś jak... Najbardziej fake youtuber na świecie. Lecimy tu dosłownie. O 15 wylecieliśmy z Krakowa i wracamy o 23. Się wszystko udało bez spięcia. W ogóle nie było problemu ani jednego przez chwilę. Marki. To ma 46 rozmiar buton. Idzie co do swojego. Tak to się będziesz odzywać do Sylwka i Żyka. Pamiętajcie, że jeszcze musimy zobaczyć, czy się wyrobimy i czy któryś z was wygra 500 zł.
Przed chwilą byliśmy w Rzymie, ale lot nam minął spokojnie i już jesteśmy w Polsce. Ostatni raz się widzieliśmy w Rzymie. To come to Poland. Bo mamy jeszcze drugi timer, musimy się spieszyć. Dobra, biegnij, biegnij. Dobra, biegnij. Jesteśmy tak na stekhopie, że to jest koniec. Chodźcie, no już jesteśmy prawie pod samochodem. Biegnij, ty panie, poddawaj się. 140 zł za parking, najdroższy parking w moim życiu. Mandat jest tańszy chyba. Jeżeli będzie inny filmik, albo jeżeli będzie wyłączony telewizor, to znaczy, że się nie wyrobiliśmy po prostu. Nie! To są minuty. No ale co? W takim razie, jeżeli chcecie wygrać 500 zł, no to dodaliśmy z Kinią łączony post na Instagramie. Musicie nas obydwojga obserwować, zostawić komentarz i lajka. My to sprawdzimy i wybierzemy sobie jedną osobę, która wygrywa 500 zł. Hello!